Całego serca dziękuję tym 8 osobom, które ostatnio zdecydowały się wesprzeć mnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, korzystając z opcji Super Thanks. Dzięki Wam udało mi się pojechać do Warszawy i nagrać materiał na kilka filmów. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. 181. Podczas I wojny światowej, do której przyjeżdżają Polacy, którzy Polski nie znają, w życiu Polski nie widzieli. 2, 1 i strzał! I o panu Pileckim, który na ochotnika zgłasza się, aby pójść do obozu do Oświęcimia, zrobić wywiad, co w ogóle tam się dzieje. Dawaj, Dominika! Jest sobota rano. Świeci słońce, jest trochę zimno, ale idę teraz na spotkanie z Dominiką, z koleżanką z Gdańska. No nie, Dominika nie jest z Gdańska, jest z Nowego Sącza, ale właśnie poznaliśmy się w Gdańsku wiele lat temu. I bardzo się cieszę, właśnie Dominika już od paru lat mieszka w Warszawie i Dominika dzisiaj ma bieg, jest zapisany na bieg, jak się nazywa, to jest bieg żoliborski rotmistrza Pileckiego. I odbędzie się, to będzie bieg na 5 km. Dominika weźmie w tym biegu udział. A potem, czy przedtem, odbędzie się taki piknik historyczny, więc mam nadzieję, że dowiem się czegoś ciekawego o historii Warszawy, Polski, więc bardzo się cieszę, że mogę znowu zobaczyć się z Dominiką. A przy okazji, Dominika akurat już była u mnie na kanale, występowała w odcinku, w którym pokazała właśnie Dominikę z jej rodzicami, pokazali nam przepiękne Beskidy Żywieckie. To już było, nie wiem, chyba dwa lata temu tam byliśmy. Dominika, czy możesz to powtórzyć, jak należy się przywitać z ludźmi na szlakach? No bo to jest taki zwyczaj, nie wiem, chyba tylko w Polsce jest taki zwyczaj, co? Tak. Jak się nauczyłem? Najlepiej uczy się pływać, jak się wrzuca na głęboką wodę. Jesteśmy. Zasłużyliśmy sobie na to, na zdrowie. Ale no, bardzo dobrze to wspominam. To super, że Dominika znowu się zgodziła, żeby występować na kanale. Jestem bardzo wdzięczny za to. Ale piękny dzień na bieg! Naprawdę żałuję, że nie zapisałem się na ten bieg. Właśnie jak sprawdziłem, kiedy sprawdziłem, byłem zbyt późno. Po prostu już nie było miejsc, więc może następnym razem. Biegnij Warszawą. Jaki masz numer, Dominika? 381. O. Ale nie wiem, ile jest startujących. W sumie muszę go przyczepić. A jak się czujesz, Dominika? Z biegiem? Właśnie tak średnio, bo nie czuję się dobrze przygotowana, bo mało ostatnio biegałam. Poświęciłam więcej czasu siłowni, żeby powzmacniać te mięśnie wszystkie, żeby nie było kontuzji, więc zobaczymy. Mój najlepszy wynik do tej pory to 33 minuty i 33 sekundy, więc jak będzie w okolicach, to będzie super. Nie wiem, Dominika, może po tej... To jest star... Dzieciaki. Kurczę, po tej pracy na siłowni może będziesz zaskoczona, tak? Może. Też temperatura jest niższa, bo jak biegłam pod koniec lipca w biegu Powstania Warszawskiego, mimo że to było wieczorem, no to było bardzo ciepło, ten asfalt oddawał ciepło, więc no było mega ciepło. Także no mam nadzieję, że może temperatura też mi pomoże.
Myślę, że kurczę, masz szansę, żeby pobić twój rekord. Nie czuję się tak, ale wszystko jest możliwe. Zobaczymy po. Wszystko jest możliwe. No, jak się biega w ogóle w Warszawie? Czy masz swoje ulubione trasy, czy gdzie biegasz w ogóle? No najczęściej gdzieś najbliżej mieszkania. Ja mieszkam po prawej stronie Wisły na Targówku. Więc najczęściej po prostu tam wzdłuż kanałku, to nie jest chyba kanałek Brudnowski, chyba coś takiego, nie wiem nawet jak się nazywa, ale generalnie tam i tam już mam, wiesz, wymierzone, ile to jest 5 km, ile 7 i też niedaleko jest Lasek Brudnowski, więc jak mam więcej czasu, to do lasku. Ale no już mam tak mniej więcej wymierzone, ile kilometrów. No najczęściej najbliżej domu, ale też właśnie jak ostatnio dużo jeździłam, no to brałam, pakowałam buty, jakieś rzeczy sportowe, no i biegałam tam, gdzie byliśmy, nie? No na przykład nad morzem, ostatnio byłam w Jastrzębiej Górze, w Sopocie, w Dolinie Szarloty, w Słupsku, no to wszędzie jakby biorę i powiedzmy, że zwiedzam biegając albo marszu biegając, bo nie zawsze jestem w stanie biegać non-stop. Także no staram się chociaż te 3, 4, 5 kilometrów, no bo ostatnio właśnie miałam problem z tym biodrem, a wcześniej z kolanem, a wcześniej jeszcze z Achillesem, więc tak co chwilę coś. Ale naprawdę cię podziwiam, że nie poddałaś się i po prostu szukasz rozwiązania, tak? No i jeszcze się nie zamierzam poddawać, chociaż mam takie czarne myśli, że może bieganie nie jest dla mnie, ale no za łatwo bym się poddała, więc no nie mam żadnych przeciwwskazań faktycznie zdrowotnych, więc to, jeśli to jest kwestia wzmacniania, no to chodzę na tą siłownię, mój brat ułożył mi trening. A jest, twój brat pracuje jako trener, tak i zna się na tym. I też biega, tak? On bardziej tak biega dla siebie, nie biega jakoś tam... No jak mu się zachce, to biega, ale no on głównie jednak kalistenika, siłowo, no i faktycznie pracuje jako trener w Gdańsku. Okej. A dzisiaj czy będziesz biegała w słuchawkach, czy lubisz biegać właśnie z muzyką? Głównie z muzyką albo czasem z podcastami, zależy jaki mam nastrój. Dzisiaj muzykę, bo muszę... jakby w trakcie takich zorganizowanych biegów wolę muzykę, bo wtedy skupiam się bardziej na odczuciach z ciała niż na tym, co ktoś mówi w tym podcaście, tak, więc wolę muzykę i gdzieś tam jakiś rytm może sobie nadam. Mam nadzieję, że nie będę ostatnia. Nie będziesz ostatnia. A wzięłeś ze sobą swoje słuchawki, nie zostawiłeś je w domu, tak? No oczywiście, że zostawiłam. Zostawiłaś. I w ostatniej chwili właśnie mój Adrian musiał się ubrać i mi szybko znieść na dół, bo mamy na szczęście przystanek pod blokiem, więc patrzyłam, czy nie jedzie autobus i czekałam po prostu, aż mi przyniesie te słuchawki, ale no bez słuchawek byłoby ciężko. Bardzo miło. Właśnie jak byłem w Toruniu, tak, miałem ostatni bieg chyba w Toruniu i zostawiłem swój odtwarzacz MP3 w hotelu i byłem w taksówce, kiedy zdałem sobie sprawę, że... Najgorzej. I kurczę, to właśnie specjalnie nawet przygotowałem sobie nowe playlisty, byłem tak rozczarowany, bo... I nie udało mi się pobić swojego rekordu tego. Myślisz, że to przez to? Tak, to dobre wymówka. Przez brak muzyki, nie? Nie, ale ja, bo jak studiowałam, to robiłam specjalizację z psychologii sportu, w sensie specjalizacji, nie wiem, czy to można tak nazwać, specjalność. Pisałam też pracę magisterską z psychologii sportu i tam mieliśmy nawet na zajęciach, że muzyka ma wpływ na te wyniki sportowe. I były na to nawet jakieś badania, już teraz nie przytoczę, bo nie pamiętam, to było dawno temu. Ale ma wpływ, tak, dobrze wpływa. Tak, więc to nawet jest udowodnione naukowo, że muzyka ma wpływ, także... Dominika, może to jest głupie pytanie, ale co ty najbardziej lubisz w bieganiu? Właśnie jeszcze nie wiem, bo czasem się śmieję, że jeszcze bieganie nie jest dla mnie taką czystą przyjemnością. Jakby kiedyś dużo ćwiczyłam siłowo, głównie trójbój. Nie, że jakoś tam zawodowo, po prostu tak dla siebie biłam sobie jakieś tam swoje własne rekordy w trójboju. No i przyszła pandemia i wtedy zaczęłam biegać, bo zamknęli siłownię. Tak. I nie miałam co robić, mnie roznosiło, więc zaczęłam biegać. Co to znaczy mnie roznosiło? No bo jak się uprawia ten sport, to później jakby brakuje tych endorfin. Jest się na takim głodzie endorfinowym normalnie.
I właśnie wtedy zaczęłam biegać pierwszy raz, no ale to tam bez jakichś tam mierzenia, nie wiem, jakichś parametrów. Patrzyłam, że o, fajnie, coraz więcej kilometrów, okej. Ale nie patrzyłam w ogóle na, nie wiem, tętno czy coś w tym stylu, żeby robić jakieś interwały i tak dalej. Więc to było takie po prostu wyjście, przebiegnięcie się. No później miałam operację, więc w ogóle ciężko mi było wrócić. Po operacji w ogóle ja myślałam, że nigdy w życiu się więcej nie ruszę, nic nie zrobię ze sobą, bo to był taki ból. Ale na szczęście to już jest tylko wspomnienie. Super. No i teraz jakby w zeszłym roku zaczęłam sobie biegać, też mnie trochę zmotywowało to, że przytyłam. Więc zaczęłam sobie tak truchtać i we wrześniu właśnie z pracy mieliśmy bieg, Biegnij Warszawo, to jest, którego mam koszulkę. I właśnie z pracy się zapisaliśmy razem i wystartowaliśmy. No i do tego się przygotowywałam, to było 10 km, no tak z miesiąc się przygotowywałam, więc nie jakoś super długo. No i jakoś nigdy nie czułam tego, wydawało mi się, że to jest bez sensu iść biegać w jakichś biegach po ulicy i tak dalej, a wtedy jakby załapałam zajawkę, nie? Okej. Okay. Świetnie, cieszę już, się. Już w tym roku przez zimę nie biegałam, już w tym roku sobie w marcu zaczęłam truchtać. A to biegnę. I wzięłam się za to poważniej. Super. Wiesz, Dominika, nie mam z kim rozmawiać o biegu, o bieganiu, więc zawsze, nie wiem, patrzę na Instagram, co ty robisz, zawsze mnie, wiesz, inspirujesz, motywujesz. No, kiedy widzę, że ty biegasz, to też chcę, na przykład teraz chcę wracać na dobre tory i biegać. I naprawdę, nie mam z kim rozmawiać o tej pasji, nie wiem. Nie, no to właśnie u mnie w pracy akurat mamy taką sytuację, że parę osób biega, jakieś tam inne sporty też, czy jazda konno, czy rowery, więc no w pracy z chłopakami się, z chłopakami i z moją przełożoną się trochę motywujemy nawzajem, więc no super, właśnie mamy takie środowisko, że nie wiem, w piątek się żegnamy, w poniedziałek przychodzimy do pracy i jest, o co robiłeś w weekend, albo ile przebiegłeś, albo kurczę, w jakim biegu zazdroszę. Wziąłeś udział. Tak, także super. No. Ale to jest wzajemne wsparcie, tak? I tak. No fajnie, właśnie wiesz o tym, ale marzy mi się bieg z kimś, tak? Bo nigdy nie, ja zawsze sam biegam i fajnie, że macie, że wspólnie czasami biegacie. Dobra, to umawiamy się oficjalnie, że następny bieg, następny filmik robimy z biegu, który tak, pobiegniemy razem. Znaczy pobiegniemy, pewnie będziesz się nudził ze mną, ale... Nie, to nieprawda, to naprawdę to będzie dla mnie realizację marzeń. Jak to poprawnie? To będzie... Zależy w jakim kontekście. Dla język mnie... polski trudny. How do I say that? To dla mnie to będzie spełnienie marzeń, tak? No. Żeby z tobą... No. A zrealizowanie jakiegoś kolejnego celu. Tak, żeby z koleżanką, tak? Żeby z tobą pobiec. No to by było super. A gdzie? W Warszawie, czy w Poznaniu, zobaczymy czy w Gdańsku? Zobaczymy w sumie. Zobaczymy, gdzie będzie jakiś fajny bieg. Oh my goodness. I może być i w Warszawie na wiosnę. I can't wait. Nie mogę się już doczekać. To no będzie ja też, super. Ja też, bo w sumie też nie, nie chcę tak zmusić cię do tego, ale naprawdę... No, fajnie by było. Nie, no nie zmuszasz mnie, super, to jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni. My dreams have come true. Dawaj, Dominika! Wyniki, żeby potem było można podać Państwu prawidłowe te wyniki. No i o godzinie 13 wystartujemy. Do tego... Jak się grzeje już. No, ale ta rozgrzewka dość długo trwała. No 20 minut, 15. A jak się... już zmęczone, tak? Czyli... Nie, myślę, że... Nie. Dominika, powodzenie. Dasz radę. Oraz jej brata Andrzeja Pileckiego, którzy bardzo chcieli tutaj być z nami dzisiaj. Zawsze bardzo mocno kibicują. No, względy zdrowotne nie pozwoliły rodzeństwu obojgu dzisiaj być z wami, ale są duchem, trzymają za was kciuki i bardzo dziękuję, że jesteście. Jest to już 17. edycja, chyba najdłużej
odbywającej się tej Wiktora Pileckiego w Polsce. Bardzo dziękujemy, jest nam bardzo miło. Trzymam kciuki. Życzymy wszystkim powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1 i strzał. I poszło. W tym biegu także biegnie prawnuk Witolda Pileckiego, Krzysztof Kosioł. Jestem ze Stanów i po raz pierwszy usłyszałem dzisiaj, no wstyd mi przyznać, ale nazwa... Witold Pilecki. Właśnie. Czy może pan trochę o nim opowiedzieć i właśnie o tym eksponacie? Tak, oczywiście, więc eksponat, jeżeli chodzi o majora Witolda Pileckiego, to oczywiście bardzo blisko, bo musimy tutaj powiedzieć z tą historią, gdzie wydarzyła się wojna polsko-bolszewicka i pan Pilecki bierze w niej udział jako żołnierz w wydarzeniach z walką z pierwszym totalitaryzmem na świecie, komunizmem. Samochód, który stoi za nami, to Renault CV22, który przywędrował do Polski w 1919 roku z błękitną armią generała Halera, czyli stworzącą się armią na zachodzie Europy podczas I wojny światowej, do której przyjeżdżają Polacy, którzy Polski nie znają, w życiu Polski nie widzieli, tylko z opowieści, no jakaś książka, może fotografia, jeżeli chodzi o powstańców styczniowych. I wracają zza wielkiej wody, ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Północnej i Południowej, jeżeli chodzi o wydarzenia historii 123 lat zaborów na terenie Polski, gdzie utraciliśmy niepodległość, proszę Państwa, będąc podbitymi w środku nowoczesnej Europy XIX wieku przez naszych sąsiadów Prusy, Rosję Carską i Cesarstwo Austro-Węgierskie. Proszę Państwa, 123 lata zaborów to prawie 5 pokoleń Polaków, które nie doczeka się wolnej Polski. W tym wszystkim wychowuje się i rodzi młody Polak, który dokona niesamowitej rzeczy w następnych wydarzeniach, jeżeli chodzi o wojny światowe, czyli mówimy to o II wojnie światowej i o panu Pileckim, który na ochotnika zgłasza się, aby pójść do obozu koncentracyjnego, do Oświęcimia i zrobić wywiad, co w ogóle tam się dzieje, jak to wygląda, dobrowolnie, aby przekazać te wiadomości później na zachód Europy, aby świat usłyszał o tym, co tu wyprawia się na terenie Polski w niemieckich obozach koncentracyjnych. Bardzo dziękuję. Jak się pan nazywa? Zbigniew Rowiński, Grupa Historyczno-Edukacyjna Szare Szeregi. Bardzo dziękuję. I czy mogę zapytać, czy pan jest warszawiakiem? Czy pan stąd mieszkam pod Warszawą. Urodziłem się w Jazgarzewie pod Piasecznym, czyli można powiedzieć na obrzeżach Warszawy. Całe życie spędziłem tutaj w okolice Warszawy i Warszawy, jeżeli chodzi o wydarzenia swojego życia. Ciągnąłem zawsze do harcerstwa, działań związanych z edukacją dla młodzieży i tak też od 20 lat prowadzę Stowarzyszenie Historyczne, Grupa Historyczno-Edukacyjna Szare Szeregi, gdzie prawie 60 jest młodzieży i dzieci w wieku od 8 do 21 lat, no i trochę naszych dorosłych i tworzymy fajną ekipę, fajną paczkę, gdzie wyjeżdżamy na fajne rekonstrukcje, pokazy, bierzemy udział w różnego rodzaju planach filmowych. Wielka, fajna przygoda z nauką historii. Świetnie, bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dawaj Dominika! Go Dominika! Dominika, gratuluję cię, gratulacje! Jak się czujesz? 35, ale minuta dłużej niż mój rekord. Jaki miałeś wynik jeszcze raz? Wiesz co, nie jestem pewna, będę musiała zobaczyć, bo za późno wyłączyłam zegarek, ale na pewno poniżej 35 minut. A tak chciałeś, tak? Tak. Na dzisiejszy bieg. A założyłeś sobie co? 3:33, więc troszkę powyżej życiówki. Ale widziałam, że mocno biegasz, to no, gratuluję cię. Fajny medal. Dzięki za support.
Kurczę. Jak cofa mnie kolka i w pewnym momencie musiałam przejść do marszu i taki pan do mnie, no dawaj, dawaj, no dawaj. I ja musiałam biec. Dawaj. A co zrobiłeś? Dalej. Zaczęłam biec. O kurczę. Dał mi spokój. Ale jestem dumny z Dominiki. Dała sobie radę. Właśnie postawiła sobie dwa cele, żeby pobiec ten bieg na 5 km poniżej 35 minut. Dała sobie radę. Drugi cel, żeby nie skończyć w ostatnim miejscu. Znowu dała sobie radę. Kurczę, właśnie teraz czuję taki przypływ motywacji, żeby wrócić do biegania, żeby wrócić na właściwe tory, jeśli chodzi o bieganie. Naprawdę jak kibicowałem Dominikę i byłem tam, po prostu nawet ja złapałem te emocje. Czułem, jakby ja wziąłem w tym biegu udział. Naprawdę miałem takie nerwy i serce mi zaczęło mocniej bić. Ale kocham bieganie. To jest taki piękny sport. I myślę, że jest dużo, naprawdę dużo stereotypów na temat biegania. Czasami słyszę, jak ludzie powtarzają takie stereotypy, że bieganie jest nudne, to nie jest dobre na kolana, że nie mam kondycji do biegania. Myślę, że ludzie czasami właśnie te stereotypy powtarzają przed tym, jak nawet próbują, tak? Przed tym, jak nawet spróbują po raz pierwszy. I myślę, że warto próbować i właśnie przez taki okres, nie tylko raz, nie tylko kilka razy, może przez kilka miesięcy, ale fajnie, że właśnie Dominika złapała tą miłość do biegania i mimo to, że czasami, że właśnie miała różne kontuzje, no poradziła sobie z tym. W przypadku, że łapiesz jakąś kontuzję, to trzeba z kimś skonsultować się, tak jak Dominika. Trzeba nad tym trochę popracować, wzmacniać jakieś mięśnie, żeby lepiej biegać. No, dzięki Dominiki jestem naprawdę zmotywowany i znowu myślę o tym bieganiu. Bieganie to jest wolność, to jest radość. I dziękuję Dominika za motywację i inspirację.